Łaza! Hashtag JD, hashtag JD, hashtag JD. Siema, obejście patch solo kopiowania w salonie gier. Dzięki sponsor kanałów. Słuchajcie, salon gier potrzebujemy, MCO, oczywiście też bunkier, bo inaczej nie możesz mieć MCO. Pojazd do kopiowania najlepiej używać IC. Pierw wystawiamy MCO. Dzwonimy po pojazd, który chcemy kopiować, nie? W MCO musimy mieć przechowalnię pojazdów osobistych i ona musi być pusta, po prostu pusta, nic tam nie może stoić w tym momencie. Więc dzwonimy po ten IC, czy tam auto do kopiowania się pojawił, no to widzicie, teraz na mapce mi pokazuje ikonka z samochodu, nie? Że to znaczy, że ten pojazd jest mój. To znaczy, że nadajnik ma i ja go widzę na mapie. Po prostu bliżej tu go postawię. Biorę auto z ulicy, jakiś taki normalny, nie jakiś za drogi czy coś tam. Wjeżdżam nim do MCO. Daję strzałkę w prawo, wjeżdżam. I wychodzę z buta z MCO. Kopiować auta wszystkie możecie, ale najlepiej to LG Retro, niestandardowe, EC i tam jeszcze parę pojazdów z areny. Widzicie, na mapie teraz nie pokazuje się ikonka pojazdów, to znaczy, że to auto jest jakby off the radar i to jest właśnie to, co trzeba tu mieć. Więc na przykład jak kopiujesz Italy GTO, skopiuj go tylko raz i potem sprzedaj oryginał, zatrzymaj se kopię. Wtedy to wam mówiłem, może źle zrozumieliście, że nie chodziło mi to, że raz tylko skopiuj i sprzedaj ten EC, nie, tylko te legendarne pojazdy takie, nie? Strzałkę w prawo, zobaczymy, czy jukebox jest włączony. Miej tą troszkę groszy przy sobie, żeby go włączyć, bo to kosztuje $1. Strzałkę w prawo, włączony, nie, więc włączamy. Jak na szaro pokazane, to to znaczy, że działa i włączony jest, nie? D-pad w prawo, mamy opcję, wchodzimy start online. Rozegraj akcję, stworzona przez Rockstar, misja Tytaniczna robota. Teraz spamuję strzałkę w prawo. Potwierdzam komunikat, cały czas spamuję strzałkę w prawo. Prawo, prawo, prawo. Cały czas, tak jak mówię, tak powoli, nie tak spam, spam, spam. Myślę jak debil. Spamujemy dalej. Teraz dajemy wstecz, ale też dalej spamujemy wstecz i potwierdzamy komunikat. Spamujemy. Tutaj już oczywiście, jak już tam czarny ekran jest, to kończymy spamować. Dajcie sobie na ten sterowanie z trzeciej osoby na standardowy FPS, więc teraz dajemy lewy gałek do przodu i wciskamy lewy gałek, trzymamy do przodu, wtedy biegniemy. Strzałkę w prawo możemy używać, tu praktycznie prawie wszystko to samo idzie, tak jak tym ostatnim, nie? Tylko znowu te kopie inaczej troszkę będzie. Ten glitch troszkę dłużej działa, troszkę dłużej się robi niż poprzedni. Pojazd do stracenia. Wsiadamy do pojazdu do stradzenia, po prostu wsiadamy. Mamy opcję po lewej na górze, tam jakieś, słuchaj, jakieś rocka, hip-hop, EDM, różne tam są. Wybierz jakiś, naciśnij raz, potwierdź to, na przykład hip-hop, słuchaj, hip-hop, potwierdź. Tu będzie pisało tak czy nie, jak naciśniemy tak, to potem od razu trzymamy gaz. Więc raz potwierdzamy i od razu gaz trzymamy. Trzymamy gaz do czarnego ekranu. Widzieliśmy, postać się wywaliła z pojazdu i stała obok, to znaczy, że glitch trafiony jest, to znaczy, że się zrespimy na zewnątrz bez pojazdu. Tak jak widzicie, EC dalej stoi bez nadajnika. Tablica się zmieniła, pyk. Kopia czysta. Tablicę dostał od właśnie LG. Wzywamy. Nasz duży pojazd, mobilka, wezwij. Więc teraz ci, co robili to w Paleto Bay, czy jak to tam się nazywa, mogą to teraz robić. Najlepiej mieć pusty, po prostu jeden auto do stracenia w tym. Po kolei tak na przykład jedno auto w salonie gier, nie? Tak jak ja teraz robię następną kopię, to w tym czasie, co ja tam znowu będę, to on się już pojawi i ja go kupię teraz, nie? W tym momencie. Jedziemy do mobilki. Wjeżdżamy do tyłu. Parę razy musimy potwierdzić, bo on parę razy ten... Takie kliknięcia będą, więc parę razy potwierdzamy. X czy A. I tutaj właśnie będzie to inaczej, co będziemy robić. Musimy ten pojazd wjechać z powrotem do salonu gier. I tam będzie ten stał, ten pojazd z ulicy. Ten, co używaliśmy z ulicy. I ten, co używaliśmy z ulicy, musimy zniszczyć. Pojazdów z ulicy nie używamy jako pojazd do stracenia, bo wtedy twój limit sprzedaży będzie 1 milion, a nie 1 800 000. Tutaj pojazd jest, po prostu tym pojazdem wyjeżdżamy, niszczymy pojazd i tyle. Problem z głowy. I od tego momentu tutaj, jak zniszczymy ten pojazd, robimy wszystko to samo. W kółeczko. Więc tu pokażę po prostu wszystko na szybciej, przewinięte. Ja tu włażę do MCO, żeby stracić policję, nie? I wtedy wychodzę, znowu wsiadam w MCO, jadę tam obok tego salonu gier. Znowu wzywam ten pojazd do kopiowania. On może wszędzie stać. Ja swój dzwonię nawet z salonu gier, nie? Skąd go masz, to nieważne, aby skądś tam wezwać go. Kółko tu się nie pojawia, tutaj troszkę dalej. Gdzie kółko mamy, wysiadamy znowu i dzwonimy po pojazd do kopiowania. Oczywiście IC. Tak jak mówiłem, robisz Italy GTO czy jakiś taki pojazd, no to raz go zamów, sprzedaj oryginał, trzymaj kopię. EC non stop możesz kopiować, nie tylko raz. Bo te inne pojazdy się nie opłaca kopiować, bo mówię, one chyba pójdą tylko za 300 000, nawet niecałe chyba. Więc szkoda czasu, szkoda tego. Pojazd z ulicy znowu bierzemy, wjeżdżamy go do MCO. Z buta wychodzimy, nie wyjeżdżamy z buciora. Tak jak widzicie na mapie nie widać pojazdu. Ikonki nie widać, to znaczy, że pojazd jest off the radar. Ta próba, co tu pokażę, mi się nie udała, bo wjechałem niechcący do garażu. Więc pilnujcie, nie wjeżdżajcie do garażu, bo glitch wtedy się spieprzy. Tak sprawdziłem, czy jeszcze coś granie. No i tutaj mówiłem, start online, akcje, rozegra akcje, misja Tytaniczna robota. Spamujemy cały czas w prawo, dopóki nie wyjdziemy z tego, z tej akcji i będziemy mieć ten czarny ekran, to wtedy cały czas spamujemy. Wstecz, potwierdzamy komunikat. Teraz kończymy spamować. Lecimy do garażu, wsiadamy do pojazdu do stracenia. Używajcie darmowe LG albo tam jakieś, co macie z tego z pakietu kryminalisty, te darmowe, nie? Siadamy, jakieś muzę wciskamy, EDM na przykład, tak, potwierdzamy i dajemy od razu gaz, trzymamy gaz do czarnego ekranu, puszczamy gaz i respimy się bez pojazdu. Jak się zrespi z pojazdem, to znaczy, że twój timing był troszkę nie tak, jak ma być. Siadasz do pojazdu, jedziesz do MCO, a ja tutaj do garażu wjechałem, więc popsułem to. Dlatego trzymajcie się, do następnego. Yo, yo, yo.